Na tegorocznej konferencji prowadzę warsztaty ogólnie z dwóch zagadnień bardzo ważnych. Jedne to jest programowanie, drugie bazy danych, czyli naprawdę dwa ważne zagadnienia z dziedziny informatyki, na które stawia się teraz, zwłaszcza na programowanie, duży nacisk. Programowanie jest w środowiskach przyjaznych uczniowi, w środowiskach edukacyjnych, darmowych, środowisko Scratch i Balti. Będę pokazywała, jak uczyć zasad programowania właśnie w takich środowiskach dydaktycznych, w taki sposób, żeby uczeń radził sobie potem bez problemu, programując w językach wysokiego poziomu, takich jak na przykład C++. Bo możemy przedstawić swoją ofertę wydawniczą, możemy przedstawić, ja jako autorka, swoją koncepcję nauczania dydaktyki informatyki, a z drugiej strony możemy od nauczycieli mieć informację zwrotną, co im się podoba, czego jeszcze od nas oczekują, co by chcieli jeszcze mieć, jakie materiały na przykład dydaktyczne, wspomagające proces nauczania. No to muszę powiedzieć, było bardzo dawno, bo ja miałam w szkole średniej, w liceum, lata 70. właśnie, informatykę. Przedmiot był i wtedy miałam kontakt taki, że chodziło się do firmy, to się nazywało Zeto, oglądać komputer Odra. To był mój pierwszy kontakt. Pisaliśmy programy na kartkach i potem pan nauczyciel tych programów uruchamiał. To był pierwszy kontakt. Potem na studiach również Odra, Ariad, kolejne komputery też na studiach. Jeszcze była Mera 400, nie wiem, czy tutaj też jest w tym muzeum. I no, kolejne już, ponieważ podjęłam pracę jako nauczyciel informatyki, mimo że z wykształcenia jestem informatykiem, to pracowałam właściwie głównie w szkole. I to były kolejne komputery, już lata 90. Spectrum, Meritum, Junior nawet taki komputer i inne. I potem IBM już Macintoshem. Dość dawno pierwszy kontakt był z komputerem.